Sprawę teksaskiego Śląska, czy śląskiego Teksasu, znam od lat. Skłamałbym, mówiąc, że znam bardzo dobrze, ale znam od wybitnych ludzi. Przede wszystkim to jest podstawowe źródło mojej informacji, wiedzy na ten temat, to ksiądz arcybiskup Nosol. Człowiek, z którym pracowałem przez wiele lat na Kulu, z którym spędziłem tam nie jeden wieczór i z którym nie jeden śląski temat przerabiałem. Było to dla mnie arcyciekawe z wielu, wielu, wielu względów, ale między innymi dlatego, że był to jednak ogląd Śląska jakby z dwóch różnych stron. Nie z dwóch stron barykady, ale z różnych punktów widzenia Śląska, że tak powiem, ze strony opolskiej i katowickiej. Ale oczywiście ta moja katowickość, ona jest względna, dlatego że ja jestem synem ziemi rybnickiej i pod pewnymi względami ziemi rybnickiej jest bliżej do Raciborza i Opola, a także Krapkowic, niż do Katowic. Ona nie jest, moja ziemia, aż tak industrialna, ona jest bardziej rolnicza i tym sposobem jakby tu się spotykamy. Także to szalenie ciekawe były zawsze spotkania i z czasem jednym z głównych tematów stał się Moczygęba, San Antonio und so weiter. Także sporo żeśmy sobie tutaj z Alfonsem Nosolem naopowiadali. Potem z czasem, kiedy stałem się jurorem po naszemu, czyli po śląsku, u Marysi Pańczyk, to był taki pamiętny listopad czy październik, już nie pamiętam, kilka lat temu, kiedy blank głównym Ślązokiem został ksiądz Kurzaj, przyjechał z kilkoma właśnie potomkami teksaskich Ślązoków i pamiętam też te spotkania, rozmowy, tu moja wiedza znowu z innej strony się poszerzyła. A trzecim źródłem, które chciałbym tutaj jakby bardzo jasno wskazać, to były prace i książka również człowieka związanego z Radiem Katowice, pani Muszalik, która napisała dużą rzecz o śląskiej emigracji, zresztą nie tylko amerykańskiej, ale również brazylijskiej. I to bardzo też poszerzyło moją wiedzę. Ale kochani, ja mimo wszystko czuję się w porównaniu z tymi wielkimi osobami, które wymieniłem przed chwilą, jednak w tej kwestii ignorantem. Oni wiedzą znacznie więcej i sądzę, że w tej całej wielkiej sprawie, dla której w tej chwili pracujemy i której jest poświęcona wystawa, ja jednak w szczegółach za dużo do powiedzenia nie miałbym, a jestem człowiekiem skromnym, który Ślązokiem, który mówi wtedy tylko, kiedy ma coś do powiedzenia. Jak nie ma nic do powiedzenia, to siedzi cicho. Uważam, że mam na ten temat coś do powiedzenia, ale nie w kwestii ściśle związanej ze śląskim Teksasem, natomiast z kwestiami bardzo pokrewnymi już tak. I o tym parę zdań chciałbym teraz powiedzieć. Mianowicie od lat próbuję w moich środowiskach kościelnych, teologicznych, śląskich, polskich lansować pojęcie, które nosi nazwę teologia śląska. Teologia śląska to jest, zaraz się znajdziemy blisko naszego problemu, obiecuję, to jest pojęcie, trzeba pamiętać, że to nie jest przymiotnik śląska, tylko to jest rzeczownik w dopełniaczu. Po niemiecku to było genitiv theologii, teologie dopełniaczowe tak zwane. To znaczy nie teologia jaka, ale czego. Teologia śląska, czyli jest to refleksja teologiczna nad fenomenem Śląska. Pytanie brzmi, co ważnego teologia, nauka o Bogu ma do powiedzenia na temat Śląska? To jest to pytanie. Odpowiadam na dwa sposoby. Po pierwsze, mam do powiedzenia Ślązakowi na temat Śląska to, że Śląsk nie może być dla Ślązoka najważniejszy. Uczy go dystansu do Śląska. Powiada, że prawdziwa ojczyzna Ślązoka, Gorola,
Piemontczyka, Bawarczyka, Francuza jest w niebie. Te wszystkie ojczyzny, hajmaty, małe ojczyzny, wielkie ojczyzny, średnie ojczyzny i tak dalej, to są ojczyzny drugorzędne. Prawdziwy nasz uniwersalizm polega na tym, że mamy Boga jako Ojca, wszyscy. Żółci, czorni, czerwoni, Ślązoki i Górole. I Teksańczycy, i Amerykuni. I ten dystans jest dystansem zdrowym, który powoduje, że chroni człowieka przed, użyję mocnego słowa, przed bałkanizacją naszej miłości do Śląska. Co to jest bałkanizacja miłości do strun rodzinnych, to my, żyjący teraz, dość dobrze wiemy, przyglądając się Serbom, Chorwatom i inszym Bośniakom. To jest pierwsza rzecz, ale tu nie ma kropki na razie. Druga rzecz jest taka, że teologia mówi Ślązokowi, że musi się, że Śląsk jest dla niego tym, czym była Palestyna dla Chrystusa. Czyli jest najbliższym sercu alfabetem, w którym się wyraża jego miłość i do Boga, i do ludzi, i do ziemi. Że on nie ma już innego alfabetu. Że on po prostu, że on nie może się nagle stać Hopem z Łomży albo babą z Finlandii. Ja jestem Pszowa. I moje życie będzie udane ino wtedy, kiedy najgłębsze soki dla swojego życia wyciągnę z Pszowa. Czyli tak jak Chrystus, on nie był Eskimosem, on był Żydem. Ale on przy napięciu tych dwóch prawd leży nasz właściwy stosunek do Śląska, do miłości, do niego. I wydaje mi się, że na różnych poziomach ci nasi dalecy rodacy i cały ten fenomen, o którym mówimy, on ma też taki charakter, ten fenomen teksaskiego Śląska. To znaczy, z jednej strony dzięki temu się też zuniwersalizowali, że się oderwali od tego Śląska. A z drugiej strony dzięki temu pozostali głęboko ludźmi, że się od niego nie oderwali. Że wewnętrznie z niego czerpią cały czas ogromne, jakieś wielkie dobro. Więc to jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Mam trzy rzeczy do powiedzenia. Druga to jest coś na temat tak zwanej teologii emigracji. Otóż to jest, emigracja jest czymś bardzo trudnym w życiu człowieka. Bardzo trudnym z wielu powodów, nie chcę się tutaj nad tym w tej chwili rozkliwiać. Każdy dojrzały człowiek wie, na czym te trudności mogą polegać. Oderwanie od korzeni, ono zawsze jest straszliwie bolesne. Czy to jest za chlebem, czy to jest z powodów politycznych, czy jakichkolwiek innych. Ale trzeba pamiętać, że w chrześcijaństwie, w Biblii, emigracja, wędrowanie, oderwanie od domu rodzinnego ma wielką, głęboką i bardzo Bożą tradycję. Prawie wszystkie wielkie dzieła w Biblii zaczynały się od tego, że Bóg powiedział tak jak Abrahamowi: Stowej synek, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z Ur Chaldejskiego i idź w miejsce, do którego cię pośla, ty go jeszcze nie znasz, ale tam będzie... rozmnożysz się jak piasek na pustyni. Ja ci pobłogosławię. I w tej wierności woli Bożej, w tym wędrowaniu pozornie donikąd, odchodząc od swojego heimat, czeka na człowieka jakaś wielka Boża obietnica. Na tej zasadzie działają misje w chrześcijaństwie. Na tej zasadzie się świat rozwinął. Za cenę tego cierpienia, odejścia, oderwania czeka gdzieś człowieka jakieś Boże błogosławieństwo. Znaczy Bóg jest zawsze bardzo blisko tych ludzi, których wyrywa z korzeni i pokazuje im jakąś nową ziemię. W Biblii ona nosi nazwę Ziemia Obiecana. To jest bardzo ciekawe, że Bóg tych ludzi nie zostawia, że On z nimi jest. I sądzę, że to możemy prześledzić na podstawie tych niespełna już 200 lat tej teksańskiej
emigracji, nie? To już do 200 nie tak dużo brakuje, że Bóg tych ludzi nie zostawił, że w niezwykły sposób pobłogosławił ich losom, że stale ich religijność pozostała żywa i te ich więzi z tym, co najważniejsze w życiu. I tu zbliżamy się do punktu trzeciego, mianowicie do roli Kościoła w tym wszystkim. Do tego, że Kościół, on towarzyszy człowiekowi dokądkolwiek by się udał, że tak powiem, że on jest taką jakby powiedzieć, tym znakiem Bożej opieki, że poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez pomoc w organizacji życia, poprzez tę ochronę duchową, a też i fizyczną tego człowieka, że on stale człowiekowi towarzyszy. Chciałem, jakby spinając te wątki, a najbardziej ten śląsko-kościelny, opowiedzieć na koniec historię, która mówi o tym głębokim związku tego, co śląskie z tym, co kościelne, a zrobię to po naszemu, w mojej rybnickiej gwarze. Po Wielkanocy, taka żwele w niebo wstąpieniu, Pan Jezus zaczął się już brać z ziemię na zot do nieba. Jak już był coraz to bliżej domu Ojca, tak się też zaczęły pokazywać pierwsze anioły. Wiadomo, już tam furgało ich więcej. Między nimi trafił też Pan Jezus na anioła Ślązoka. Furgał między inkrzy. Anioł przyhamował, pochwalił pomboczka, pogadali chwilkę i odpoczli se z Panem Jezusem troszkę. A przyglądali się ziemi, jak se tak odpoczywali. Była prawie całkowicie w wielkim ćmuku. Inne nad Jerozolimą było widać poranoście małych światełek, które migotały i trzęsły się w tym ćmoku, jak liści brzuski na wietrze. Co by to tam było, Panie Jezu? Spytał się anioł Ślązok. Widzisz, Panie Chrystus, te światełka, co widzisz, to są apostoły zgromadzone przy Maryi. Ha, Panie, anioł Angelus Silesius, Panie, dość licho świecą. Bez bryli by ich miał bieda ujrzeć. Ty się tam u nich nie bój, padł Pan Jezus. Mam taki plan, że jak inny wróca do Ojca, to im poślemy Ducha Świętego. I te małe ognie, które widzisz, staną się wielkim piecem. A ten piec podpoli miłością całkowicie ziemia. Z całym szacunkiem, Synu Boży, padł anioł Ślązok, szkrobiąc się po krzydełku i głowie, bo był pieronem kształcony. Ale co zrobisz, jak ci się ten plan nie powiedzie? Może to jest jakiś plan awaryjny? Na chwilę zrobiło się cicho, a po chwili milczenia Pan odpowiedział, a już blank po polsku. Pado, nie mam innych planów. Anioł Ślązok powiedział to wszystkim Ślązokom. I wytuplikował im to roz na zawsze, a dobrze. I Ślązoki w tej sprawie, w sprawie Kościoła, po dziś dzień nie wynokwiają.